kochani, witajcie na moim kanale, czyli Crazy Monia. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na superową bajeczkę, która jest dzisiaj po raz pierwszy na moim kanale, a będzie to Świnka Pepa. Jesteście ciekawi, co w dzisiejszym odcinku się wydarzy? Zostańcie koniecznie ze mną, zostawiajcie kciuki w górę i zaczynamy! Cześć dzieciaki, to ja, Świnka Pepa! Życie, mój różowy ryjek. Wiecie, co się dzisiaj wydarzy? Teraz jestem tutaj. Jadę dzisiaj z moją małą świnką, z George'em i tatą świnką do mojej babci i dziadka. Się nie mogę doczekać. A wy? A George, zbierajmy się. Tata już czeka w samochodzie. Jedziemy dzisiaj do babci i dziadka. Zapomnieliście? Już idę, mamo. Ja się bardzo z tego powodu cieszę i już nie mogę się doczekać, tym bardziej, że babcia mówiła, że będzie jakaś niespodzianka. Ja też już jestem gotowy i nie mogę się doczekać. To co? Jedziemy? Mamo świnko, a gdzie jest George? O nie, nie ma George'a. George, gdzie jesteś? My już wszyscy jesteśmy w samochodzie. Zaczekajcie, zaczekajcie. Ja już jestem. Och, George, nieładnie tak się spóźniać. Zobacz, twoja siostra Pepa już jest razem z nami w samochodzie, bo się spóźnimy do babci i dziadka. Dawaj, ruszam się szybciutko i jedziemy. Dzieci kochane, jesteśmy już na miejscu. Ale fajnie, już się nie mogę doczekać. Jaką niespodziankę przygotował dziadek razem z babcią? Ho, 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 kogo ja tu widzę? Któż to do mnie przyjechał? Cześć, dziadko Świnko. Cześć, dziadku Inko. Cześć, dziadku Świnko, przywiozłam maluchy i ja już uciekam do domku. Bawcie się bardzo dobrze. Jestem ciekawa, czy niespodzianka im się wasza spodoba. Ja też mam taką nadzieję. Pepo, George, bądźcie grzeczni u babci i dziadka. Ja już uciekam. Nie róbcie im problemu. Spokojna głowa, nie masz co się martwić, mamuśku. Będziemy bardzo grzeczni z George'em, prawda, George? No powiedz, że będziesz grzeczny. I tak, mamusiu, będę bardzo grzeczny. Będę słuchał świnki Pepy i dziadka świnki. Możesz być spokojna. No dobrze, moi dzieci, to ja wtedy uciekam i zostawiam was razem z dziadką. Miłej zabawy. No dobrze, dzieciaczki, chodźcie do domku, pokażę wam naszą nową niespodziankę. Babcia musiała teraz wyjść, więc jej nie będzie, ale przygotowała dla was pyszne ciasto czekoladowe. Mam nadzieję, że będzie wam smakowało, ale najpierw niespodzianka. Niespodzianka? A co to będzie takiego? Dziadku, no dziadku Świnko, powiedz, powiedz, bo już się nie mogę doczekać. Och, George, troszeczkę cierpliwości. Mogę ci powiedzieć, że mamy razem z babcią nowego zwierzaka, który gada. Słyszałaś, Pepo? Dziadkowie mają nowego zwierzaka. A co to będzie? Dinozaur? A może jaszczurka? A może coś jeszcze innego? George, ty głup tasie, jak babcia z dzieckiem mogą mieć dinozaura? No co ty nie powiesz? Chodźmy w końcu do domu i zobaczymy tego nowego zwierzaczka. No właśnie, Pepo ma rację. Zapraszam do domu i poznacie nowego zwierzaka, którego zakupiłem z babcią świnką. No dobrze, dzieci, to poznajcie naszego nowego zwierzaczka. Jest to jeszcze szczeniak. Nazwaliśmy go razem z babcią Pluto. Pluto powtarza każde słowo, które mu powiecie. Ale czad! Babcia z dziadkiem mają nowego zwierzaka, a jest to gadający piesek. Halo! Halo,
odpowiedź. Cześć, piesku! Ja jestem świnka Pepa! Cześć, piesku! Ja jestem świnka Pepa! Powtórzył to samo, co ja! Ale świetna zabawa! Jak ja bym chciała mieć takiego pieska w naszym domu! Prawda, George? Fajnie on mówi! O nie! Zdaje się, że ktoś nas woła, świnko Pepo! George, Pepo, zostawcie na chwilkę Pluta i chodźmy zjeść ciasto czekoladowe, które babcia dla was specjalnie dzisiaj upiekła. Będzie jej bardzo smutno, jak go nie zjecie. Dziadku, świnko, my chciałyśmy się jeszcze pobawić troszeczkę z Pluto. On jest taki fajowski. Z Plutem jeszcze się pobawicie. Odpocznijcie troszeczkę, napijcie się soczku i zjedźcie ciasto czekoladowe. Na zabawę jeszcze będzie dużo czasu. Dobra, to chodź, Pepo. Idziemy zjeść ciasto czekoladowe, napijemy się pysznego soczku i wrócimy zaraz do Pluta. Ja już idę, bo jestem mega głodny. Ale fajne ciasto czekoladowe i ono ma nawet oczy. Na pewno smakowicie smakuje. A jak pachnie. Ale czad, ja już się nie mogę doczekać, aż go posmakuję. George, gdzie jesteś? Ja już zajęłam pierwsze miejsce. Idę, świnko Pepo, idę. Ja już jestem. Ale pyszne ciasto czekoladowe. Ale superowo. To ja sobie usiądę koło ciebie. A gdzie jest dziadek świnka? Widziałaś go gdzieś? Widzę, że ciasto czekoladowe upieczone przez babcię bardzo wam się podoba. A wiecie, jak smakuje? To jest najnowsza receptura i najlepszy przepis na ciasto czekoladowe właśnie z takimi ozdobami. Zasmakujcie go i dajcie znać, czy wam smakuje. Ale pyszne to ciasto czekoladowe. Dziadku, czy ja mogę prosić o dokładkę? No pewnie, że możesz. Jedz, jedz, George, bo tak jakoś mizernie wyglądasz. Dziecku świnko, ja już jadłam ciasto czekoladowe, napiłam się pysznego soku. Czy ja mogłam już bym iść pobawić się z pieskiem? No właśnie, ja też bym chciała się pobawić z pieskiem. On jest taki słodki, cudowny i najfajniejsze jest to, że on tak gada. Świnka Pepa, chodź, idziemy się pobawić. No dobrze, dzieciaki, skoro zjedliście ciasto czekoladowe bardzo dosyć szybko, chyba się spieszyliście naprawdę strasznie do tego naszego nowego szczeniaka. No dobrze, idźcie, pobawcie się z nim, a ja jeszcze przygotuję wam jakąś ciepłą herbatkę. Och, no George, no co tak stoisz? Nie patrz na tego pieska, tylko po prostu coś do niego powiedz. Zobaczymy, czy powtórzy to samo, co ty właśnie powiesz. No co, no dalej, dalej. Ale ja się wstydzę, a jak mnie ugryzie, to ty to zrób. Jestem świnka Pepa i kocham kwiaty. Jestem świnka Pepa i kocham kwiaty. No George, dalej! Teraz twoja kolej! Nie widzisz, że pies wszystko powtarza? Dobra, dobra, spróbuję! Cześć, jestem George! Cześć, jestem George! George, powiedz coś jeszcze do pieska! Jak widzisz, on wszystko powtarza, co mu powiesz! Jestem hałaśliwym pieskiem! Jestem hałaśliwym pieskiem! Jestem hałaśliwym pieskiem! Jestem hałaśliwym pieskiem! A co tutaj tak głośno? Co ten piesek zaczyna mówić? Słyszałem, że opowiada jakieś dziwne historyjki. Jestem dziwnym pieskiem! Jestem hałaśliwym pieskiem! Rajciu, kto go tego nauczył? Pepo, George, już dalej, przyznawać się mi tutaj! No dziadku, to ja zrobiłem razem z Pepą. Przepraszamy cię bardzo, ale ten piesek jest taki słodki i chciałyśmy spróbować, czy on coś wszystko powie. No dobrze, dzieciaczki, nic się nie stało. Zaparzyłem wam pysz.
pysznej, cieplutkiej herbatki. Idźcie się jeszcze troszeczkę pobawić, bo niedługo wasza mama z tatą świnką po was przyjadą. Mamo świnko, ciekawe jak nasze dzieciaki się bawiły u dziadków, prawda? O, sama jestem ciekawa, czy niespodzianka i nowy zwierzak babci i dziadka naszym dzieciom się podobały. Chodźmy sprawdzić. Cześć, Pepo, gdzie jesteście? Mama wróciła, jedziemy do domku. Och, tu jesteście łobuzy, czyżby wam piesek się bardzo spodobał? Tak, mamo, on jest super, powtarza wszystko, co mu powiemy. Dobrze, dzieci, my już musimy się zbierać do domku. Pożegnajcie się z dziadkiem i jedziemy. Tata czeka w samochodzie. Już siedzicie, dzieciaki, i mnie samego zostawicie? No trudno, zawsze mam mojego nowego przyjaciela. A tam, dziadku, się przejmujesz. Masz Pluta, który mówi, i za chwileczkę babcia pewnie do ciebie wróci. Chodź, George, idziemy do samochodu. Wszyscy są na swoich miejscach? Pepa, George, jesteście? Tak, jesteśmy. No to w drogę. Dzieciaki, w dzisiejszym odcinku była świnka Pepa. A była razem z bratem u swojego dziadka. No babci niestety nie było w domku, ale upiekła im za to pyszne ciasto czekoladowe. Najfajniejsze, poznali nowego zwierzątka babci świnki i dziadka świnki. Jeżeli takie odcinki wam się podobają, zostawiajcie koniecznie kciukaski w górę. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!